witam w kolejnej części vloga. Dzisiejszy temat jest tematem może nie do końca dotyczącym ciężarówek, ale tematem, który warto jest podjąć, który jest tematem dosyć ciężkim, bo dotyczy naszych pieniędzy. Dzisiaj chciałbym porównać ceny w dyskontach w Polsce i w Niemczech. Na tapetę wezmę Biedronkę i Lidla, a w Niemczech Lidla i Normę. Zapraszam. W teście będzie to wyglądało tak, że będę podawał cenę, wagę danego produktu oraz sklep, z jakiego ten produkt pochodzi, a na końcu postaram się zrobić tabelkę, w której będzie wszystko podane i różnice w cenach. Różnice w cenach oraz przelicznik, gdyż polskie materiały będą w złotówkach, a niemieckie w euro. Postaram się wziąć jakąś średnią cenę euro i umieścić to wszystko na końcu filmu i jakoś to rozsądnie podsumować. Cena euro, jaką przyjąłem, to 4,28. Na początek podam wszystkie ceny w złotówkach i na końcu zsumuję tą całą listę i powiem, jakie różnice były w poszczególnych zakupach w poszczególnym sklepie. Bułka kajzerka, bądź podobna, jakby ona się tam nie nazywała. Cena w Biedronce 29 groszy, cena w Lidlu 29 groszy, cena w Lidlu niemieckim 60 groszy, cena w Normie 60 groszy. Chleb żytni, cena w Biedronce 2,99, cena w Lidlu 2,69, cena w Lidlu niemieckim 4,24. Cena w Normie 2,53. Szynka gotowana w Biedronce kosztuje 5,99. Jest jej 330 gramów. W Lidlu kosztuje 7,99. Jest 200 gramów. W Lidlu niemieckim kosztuje 5,09. Jest jej 200 gramów. I w Normie kosztuje 5,09, jest jej 250 gramów, czyli w Niemczech taniej. W Biedronce jest najwięcej, a pozostałe sklepy mają bardzo podobne gramatury. Ceny schabu za 1 kg. Biedronka schab 20,25, Lidl polski 20,25, Lidl niemiecki 29,88 i Norma 25,59. Piersi z kurczaka, filet z piersi kurczaka. Biedronka 16,89, Lidl 16,89, Lidl niemiecki 21,32, Norma 27,73. Ziemniaki. W Niemczech pakowane są po 2 kilo, w Polsce po 3 kilo. Cena w Biedronce 5,95, cena w Lidlu polskim 6,79, cena w Lidlu niemieckim 8,09, cena w Normie 7,23. Ser żółty. Mówimy o najtańszym serze w 150-gramowych opakowaniach. Cena sera w Biedronce 2,99. W Lidlu polskim 2,99, w Lidlu niemieckim 4,67 i w Normie 4,67. Masło w opakowaniu 250 gramów, normalna kostka. Cena Biedronka 4,99, Lidl 5,99, niemiecki Lidl 7,06, Norma 7,23. Chciałbym tylko zauważyć, że niemieckie masło jest porównywalne z polską osełką, a nie z najtańszym masłem z Biedronki bądź Lidla. Jaja średnie, M-ki
po 10 pakowane. Biedronka 3,99. Lidl polski 5,99. Lidl niemiecki 6,80. Norma 6,80. Mąka 1-kilogramowa najtańsza. Biedronka 1,69 zł. Lidl 1,19 zł. Lidl niemiecki 1,67 zł. Norma 1,67 zł. Cukier 1 kg. Biedronka 3,49 zł. Lidl polski 2,49 zł. Lidl niemiecki 2,53 zł. I norma 2,53 zł. Miód 500 gramów. Biedronka 11,99 zł. Lidl 12,99 zł. Lidl niemiecki 9,80 zł. Norma 11,94 zł. Czekolada najtańsza mleczna. Biedronka 1,69 zł. Lidl 2,19 zł. Lidl niemiecki 2,10 zł. Norma 2,10 zł. Marchewka 1 kg. W Polsce luzem, w Niemczech na tacce, gdyż nie ma w dyskontach na wagę. Biedronka 2,99 zł. Lidl 2,99 zł. Lidl niemiecki 4,24 zł. I norma 4,24 zł. No to teraz przejdźmy do podsumowania. Różnica w cenach jest tak niewielka, że praktycznie nie opłaca się jeździć na tego typu zakupy do Polski. W tej tabelce, którą w tej chwili widzicie na ekranie, różnica między Lidlem niemieckim a Lidlem polskim jest w okolicach 7-8%. Norma jest troszeczkę wyżej, ale tam praktycznie jeden artykuł robi taką dużą różnicę. Gdy ja mam pod Drezna do Polski jechać na zakupy, to ja naprawdę muszę zrobić zakupy rzędu 1000 zł więcej, żeby mi się to opłacało. No i na tym kończę ten film. Wnioski wyciągnijcie sobie sami. Jeżeli będziecie chcieli, to umieszczę pod filmem zdjęcia wszystkich tych artykułów, których ceny podawałem. Ale tego jest parę dziesiąt sztuk i nie miałem za bardzo czasu, żeby to wrzucić. Jak się podobało, łapkę w górę. Jeżeli chcecie tego typu filmy oglądać, to subskrybujcie i piszcie, co tam mogłoby być lepszego, co mogę zmienić. Do następnego razu, do zobaczenia.